Siemanko, z tej strony Kolis i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Serii, którą taką chciałem mieć w sumie, bo jest to polska seria i jesteśmy na mapie Polskie Pola V2, że nie było już pytań. Słuchajcie, zbudowałem własne gospodarstwo, pytałem się was również właśnie o to, na jakiej mapie chcielibyście zobaczyć tą serię i zagłosowaliście na Polskie Pola, także no, jesteśmy na polskich polach. Słuchajcie, zbudowałem gospodarstwo, zajęło mi to naprawdę sporo czasu, bo chciałem się trochę przyłożyć, żeby jakoś ono to wyglądało. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi to wyszło. No powiem wam, że mi się osobiście podoba, jest też troszeczkę taki teren zróżnicowany, można to tak nazwać, bo nie jest tak, że wiecie, płasko wszędzie. Zresztą zaraz zobaczycie, mam tutaj oczywiście bramę do naszego gospodarstwa. I słuchajcie, zaraz pojedziemy na sklep, bo tam będziemy musieli zakupić maszyny. No, będziemy musieli zakupić maszyny i oczywiście pola, bo nie mamy jeszcze pól. A przydałoby się takie zakupić, żeby mieć po prostu gdzie pracować. Więc słuchajcie, no mamy gospodarstwo. I zobaczcie, no pierwsze co wchodzimy tutaj jest oczywiście bus, którym pojedziemy. Oczywiście pożyczony, no bo ja swojego nie mam. Mamy dom. Ogólnie powiem wam szczerze, że podoba mi się tutaj ten teren. Zobaczcie sobie sami, jak widzieliście tam na przebitkach. Trochę widzieliście, ale pokażę wam jeszcze. No naprawdę strasznie mi się podoba, fajnie mi to wyszło. W sumie nie miałem pomysłu jakby na gospodarstwo, ale jakby no to wyszło samo z siebie, tak jakoś się budowało, nie? Tutaj widzicie troszeczkę takich kamieni nasypane, bo no, że tak było po prostu, zawsze było to tak płynęło. W sumie teraz też będzie płynąć, ale to tam może mniej trochę. No i tak, mamy tutaj dom, magazyn. Oczywiście tutaj już na krowy, bardziej taki, wiecie, takim troszeczkę zagramanicznym stylu, że tak to nazwę. Ale fajnie się komponuje, mi na przykład pasuje, tak? Oczywiście tutaj jakaś wiata. No tutaj nic nie ma, można coś postawić. Tak, lecimy dalej, tutaj jest oczywiście stodoła. No już taka, to już jest polski styl, można oczywiście też tutaj coś postawić. Lecimy dalej, tutaj mamy wiatę. Oj, tutaj widzę, żeby... A nie, myślałem, że tu prześwituje coś, a to było to po prostu. Więc tutaj mamy tak. Tutaj też można oczywiście sobie coś postawić bezproblemowo i pewnie coś tutaj postawimy. Widzicie, tutaj jest taki skos. No nie wiem, strasznie mi się podoba. Zobaczcie tutaj bin, mamy silos. No i oczywiście tutaj krowy. Oczywiście krów jeszcze nie mamy, będzie trzeba zakupić. Mamy tutaj jedną bramę, wyjazd. No i jest miejsce na kiszonkę, czyli możemy sobie po prostu tutaj robić też kiszonkę. Ale słuchajcie, no nie wiadomo, czy nam starczy, masz kasiory na maszyny. Może na maszyny jeszcze jakoś by tam dało radę, jeżeli chodzi o sprawy dla krów, ale na same krowy raczej nam nie wystarczy, więc słuchajcie, no na razie będziemy musieli pracować po prostu na polach i sprzedawać zboże, no i później będziemy po prostu kupować powoli krowy, ale ważne, że mamy już zabudowy, także to jest najważniejsze. Słuchajcie, no zobaczcie jeszcze raz może z tej perspektywy, fajnie to wygląda ogólnie ten dom. No nie wiem, kozacko jest, mi się podoba, nie wiem, możecie napisać, jak wam się podoba. Napiszcie hashtag nowa seria w komentarzu, ja wam przypnę serduszko i możecie też zostawić łapkę w górę. No i subskrypcję na moim kanale, jeżeli jeszcze nie macie, no to będzie mi bardzo miło. A tymczasem, słuchajcie, tymczasem ja będę sobie ruszać, jedziemy, kurczę, po maszynki. Jeszcze tam maszynek nie ma, będziemy musieli dopiero kupić, ale lecimy już na sklep. Więc słuchajcie, no pożyczyłem sobie takiego Fiata, którym sobie pojedziemy, bo innego nie dało rady pożyczyć, jak widzicie, jak na razie to ja tutaj nic nie mam. Też słuchajcie, ja pokażę wam, ile czasu zajęło mi ogólnie zbudowanie tego gospodarstwa. Gdzie to się patrzyło? Wow, gdzie to się patrzyło? Halo. Tutaj jest, patrzcie. Suma 7,51 godzin. Więc słuchajcie, tak wydaje mi się, że koło 5-6, tak dajmy 5 godzin zajęło mi budowanie tego gospodarstwa. Z tego względu, że się zastanawiałem, tu coś postawiłem, mi nie pasowało. I wiecie, tu coś postawiłem, nie pasowało mi, zaraz sprzedawałem, musiałem ten teren znowu równać, czy jakoś inaczej to robić, żeby fajnie to wyglądało. Czekajcie, światła trzeba zapalić. Chyba nic nie jedzie, tak mi się wydaje. Dobra, i teraz ogień. Więc trochę mi to na pewno zajęło czasu, ale ważne, bo wydaje mi się, ważne, że się udało, już zrobione jest. Wydaje mi się, że jest spoko, nie wiem, możecie napisać swoją opinię, tak jak wam mówiłem, na temat gospodarstwa, ale też będziecie widzieć je, jak będą tam maszynki, bo jak jest puste, to też inaczej trochę to wygląda. A jak będzie trochę zapełnione, to wiadomo, że jakoś fajnie to będzie wyglądać. O, tutaj widzimy słynne pola, oczywiście te dwa, na których Mafia Solec i Adam mieszkają, więc serdecznie ich pozdrawiam, serdecznie ich pozdrawiam. Oczywiście u mnie tutaj, nie wiem, coś się nie synchronizowało chyba i nie ma, dobra, myk. O kurde, ja pierdzielę, słuchajcie, tego nie było, tego nie było. No słuchajcie, nic się nie stało, nic się stało, pojechał, dobra, pojechał, także powinno być w porządku chyba.
No, kurde, tylko mam jeden problem, bo to jest wypożyczony samochód, więc... No dobra, słuchajcie, nieważne, nieważne, wyklepię się jakoś tam w garażu. W sumie garażu nie mam, ale nieważne, dobra. Kurde, co oni się tak wleką? Ja tu muszę po maszynki jechać, oni się wleką. Oczywiście danego Fiata sobie tutaj zostawimy, bo to właśnie tutaj od tego pana ze sklepu jest pożyczony, więc nie będzie problemu, sobie tutaj zostawimy i wrócimy maszynkami. Kurna, ogólnie na tej mapie widzę, że ten sam problem jest, znaczy problem, nie wiem czy to jest problem, ale że słychać strasznie głośno te... dobra, do widzenia, słychać te samochody strasznie głośno i nie wiem dlaczego tak jest. Akurat tego chyba aż tak głośno nie słychać. Kurna, znowu tutaj coś zahaczyłem. Dobra, nieważne, to nie moje, to można. Teraz, żebym nie zahaczył tymi maszynami moimi. Czekajcie, ja postawię sobie ten samochód, żeby mi nie przeszkadzał. Tutaj, w krzakach, kurde. Co mi tutaj szkodzi, dobra. To niech sobie stoi i słuchajcie, no zaczynamy od maszynek. Będzie tego trochę, nie wiem, czy uda się wszystko na odcinku, ale zobaczymy. Także tak, zaczniemy może od małych ciągników. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mniej więcej mam już tam wybrane, co będziemy kupować. Także dobra, zaczynamy tak. Kupimy sobie Ursusa 904. No, on może być w porządku, więc tak, możemy sobie zmienić kolor na czerwony, czy zostawiamy taki? Może czerwony. To damy może na siwe. Konfiguracja, co tu można dać? Można dać tak, obciążnik. Ale obciążnika nie będzie. Może ten damy taki. Trelleborgi. Niech zostaną. Metalowe. Tutaj damy te plastikowe. Czekajcie, metalowe są. Kurde, patrzcie, ja muszę za plastikowe te. Za plastikowe dopłacać. No, dziwne trochę, ale dobra. I konsola do ładowacza, słuchajcie, dam konsolę do ładowacza z tego względu, że to może się przydać, tylko zaraz wam powiem, jaki jest problem. Więc tak, mamy 600 tysięcy, kupuję Ursusa 904, mam nadzieję, że będzie mi służył. On ma ile? 75 koni, tak, możemy od razu do niego kupić tura. Więc tak, kupimy sobie do niego tura. Quicke czy ten drugi? Zaraz zobaczymy, czekaj, muszę zapamiętać, jak to wygląda. Teraz muszę... Dobra, kupujemy trimę. Więc tak, kolor jaki tutaj damy? Może ten standardowy niech zostanie. Ile? 5000, dobra. 5000, więc mamy już Ursusika, zobaczcie jak on wygląda. Jest kozacki, tylko zaraz wam powiem jaki. Jest set for... Pokażę wam fajną komendę, patrzcie. Wpisujecie tą komendę. Jest set for... No, załóżmy ja teraz dałem 70, bo sobie oddaliłem troszeczkę, no nie? Standardowa, jakby standardowa ta... liczba to jest 60, czyli standardowe jakby pole widzenia. Jak chcecie sobie oddalić kamerę, czyli w danym odcinku jest załóżmy dla was za, wiecie, za przybliżona. I no to możecie sobie w każdej chwili to oddalić, więc fajna sprawa, jak nie widzieliście, to wam pokazałem. Ja oczywiście z tego korzystam. Więc tak, słuchajcie, ja sobie to oczywiście powyłączam. Pozwólcie, że na przewożenie maszynek niech zostanie ta skrzynia, to się jakoś zmieni jeszcze. Podłączymy sobie od razu tura. Dobra, podjeżdżamy. Ogólnie fajny jest, fajny sprzęcik. Tylko słuchajcie, jest jeden taki, nie wiem czy problem, może bardziej mankament, coś takiego, że mogę sobie manewrować na joysticku ogólnie tym turem, ale gdy chcę myszką, to patrzcie co się dzieje. Widzicie? Otwiera mi się dach, bo tu w tym ciągniku jest otwierany jakby dach na myszkę i tak dalej, dlatego ja bym chciał to jakby przestawić czy coś takiego, nie wiem, jak da się to zrobić, to możecie mi napisać, jak ktoś na przykład wie jak to zrobić, no to będzie mi bardzo miło, jak ktoś napisze, będzie spoko. Więc słuchajcie, dobra, do tego Ursusika trzeba oczywiście kupić. Czekajcie, właśnie się zastanawiam, może kupię od razu i drugi ciągnik, tak. Dobra, słuchajcie, drugim ciągnikiem, patrzcie ile ja mam tu tych ciągników, wow, duża lista w okolicy, nie? Duża lista w okolicy. O, dobra, niech będzie, nie, żartuję, ten nie. Niech będzie Deutschfarm, Agrostar, tak, Agrostar. Deutschfarm, tutaj co możemy sobie, dobra, damy sobie do włożenia, wiecie, na skup, chociaż w sumie mamy skup blisko, słuchajcie, mamy dobrą lokalizację, mamy skup blisko, konsola do ładowacza sobie odpuszczę i tak, stuningujemy go na 120 koni na chwilę obecną i kupujemy, słuchajcie, on jest strasznie tani, nie wiem czemu on jest taki tani, ktoś się nie zna na cenach, słuchajcie, ktoś się ewidentnie się nie zna na cenach, a ja oczywiście to wykorzystałem, także bardzo dobrze, mamy dwa ciągniki, jak na razie te dwa ciągniki nam wystarczą. Ogólnie mogą być modernizacje, załóżmy sprzedam jakiś ciągnik, kupię nowy, ale to z tego względu, że to jest seria rozwojowa, ja tu mogę robić jakby co chcę, tylko żeby były na to pieniądze. Bo wiadomo, są takie serie, które jakby nie chodzi o pieniądze zbytnio, tylko o
O grę, no nie o grę, ale tutaj jest seria bardziej rozwojowa. No i takie serie są, mi się wydaje, najlepsze, więc czekajcie. Przyczepy. Teraz musimy kupić jakąś przyczepę. I tak, będzie to przyczepa na pewno ta. Znaczy na pewno, niekoniecznie na pewno. Zaraz zobaczymy, co ona tutaj ma za modernizację. Czekajcie momencik. Dobra, jestem z powrotem, musiałem wyciszyć tego Facebooka, bo mi tam co chwilę przychodziły powiadomienia, ktoś tam pisał. Więc tak, wybieramy sobie tą przyczepę. Teraz tak, można tutaj sobie wymanewrować tymi kolorami, ale wydaje mi się, że tak będzie w porządku. A, tylko ten kolor bym zmienił na ten. Jakie tu można konfiguracje? Ona, dajmy taką jakoś, wiecie, dosyć wysoką, by się przydała. 7900, dobra, ta będzie elegancka. Teraz można jakie tu dawać opony, standardowe. I te stare, tak? Z ciężarówki. Które by tu dać? Słuchajcie, może zostawimy te... A zostawimy te szerokie, powiem szczerze. Zostawimy te szerokie. Tutaj damy naklejkę może Velgera, niech będzie. I co tutaj się zmienia? Co tutaj się zmienia? Set 1. Tutaj się zmieniają te... Światło ogólnie, tak? Nie, słuchajcie, to za drogo, trzeba dopłacać. 450. A nie, dobra, nie droga, no to niech będzie. Będzie taka opona zapasowa, więc jak nam, załóżmy, słuchajcie, jak nam opona pęknie, to będziemy mogli sobie wziąć tą oponę, która nie będzie do niczego pasować, ale nie szkodzi. Więc tak, słuchajcie, to jest wydatek 10 tysięcy, to jest bardzo duży wydatek. Kurde, powiem szczerze, że zaraz 100 tysięcy będzie wydane, więc to już jest duże, więc musimy przeoszczędzić i kupić teraz autosankę. Autosanka jest z tego dobra, że patrzcie, że ja mogę sobie ją później jakby zmieniać, czyli mogę zdejmować burty i zakładać takie, więc... Na chwilę obecną pozostawię taką. Tutaj pokrywa. Czekajcie, tylko może jakieś kolory inne bym zrobili. Coś takiego. Taka przyczepa będzie spoko? Kurde, właśnie się nad tym zastanawiałem, czy tak będzie w porządku. Wydaje mi się, że w sumie spoko to wygląda. Tylko w takim samym kolorze, czy... Może w takim jaśniejszym ten dół. Dobra, może zostawimy, jeszcze raz zobaczę. Dobra, to będzie... Chyba będzie git. Dobra, tamto. To niech będzie po prostu taka jednolita, więc kupujemy sobie 11800. Kurde, to ja w sumie nie zaoszczędziłem, bo ta przyczepa jeszcze wyniosła mnie drożej przez te kolory. Więc tak, mamy dwie przyczepy. Więc proponuję, żeby te przyczepki sobie spiąć. Nie do ćwara, tylko wezmę może Ursusa. Czekajcie, ja sobie te przyczepki może zepnę od razu. Velgera dam do przodu. Więc mamy tak, przyczepki, teraz będzie trzeba kupić pozostałe maszyny, tak? Ogólnie mniej więcej sobie to szacowałem, ile może mnie wynieść wszystko tam, nie? Wszystko, no, mam nadzieję, że mi pieniędzy nie zabraknie, bo będzie lipa wtedy. No ale jak zabraknie, to trudno, będzie trzeba sobie czegoś odmówić. Też wiecie, ja tak mniej więcej sobie to szacowałem, tak dokładnie to nie wiem, ile mnie to wyjdzie. Bo też jakby konfiguracje się zmieniają tutaj na odcinku, ja wszystkiego sobie tam nie sprawdzałem, bo też nie ma na to czasu, nie ma na to czasu. Ale właśnie najlepsze to będzie, jak już będzie wszystko zgromadzone, no nie, na gospodarstwie. Później można zajmować się już pracami polowymi. Też już mniej więcej mam tutaj, mam już spisane, które pola chcę kupić. I pewnie mi na nie funduszy nie starczy, ale dobra, mam nadzieję, że tam starczy. Dobra, od razu tu się podłączają te? Dobra, od razu. Więc tak, ja sobie tutaj może odjadę tym. Tylko jak tutaj stoi, kurde. No i czwar, ale może się zmieszczę, dobra. Kurde, ale ma fajny dźwięk w sumie. Fajny ma dźwięk ten Ursus. I tak, jeżeli chodzi o sprawy multiplayer, czy ktoś tutaj będzie mi towarzyszył, no to nie wiem jeszcze. Raczej nie, bo w sumie nie ma kto, ale no wiecie, to jest taka seria bardziej single player. Ja mogę usiąść, nagrać o kiedy chcę. No i tak to wygląda, tak. Kupimy sobie Unię grudziąc piątkę do tego, do Ursusa, bo do czwarem nie będę tym robił, to jest w sumie tani ten pług, więc może być. Kultywatory, teraz tak, kultywatory. Tutaj myślałem, powiem wam szczerze, myślałem nad uprawowo-siewnym, tylko tak, teraz muszę zobaczyć, czy Saltech będzie spoko, bo ja się obawiam, że coś pójdzie, kurde, nie tak. Czy agromasz? Powiem wam szczerze, że chyba ten agromasz będzie lepszy. No, agromasz będzie spoko. Sekcji wysiewającej nie chcemy, to będzie koszt 15 tysięcy, dobra.
15500, ja pierdzielę, 110 koni, 120 ma dojczwar, więc akurat da radę, z siewnikiem powinien dać radę, to i siewnik powinien dać radę, więc tak, kupujemy. Teraz tak, teraz siewnicze, gdzie jest siewnik? Tutaj są siewniki, no i siewnik zostajemy przy dobrym, oczywiście tutaj dobry, poczciwy Amazonę i tak, ze znaczniki sobie damy, koła to damy te alternatywne, bardzo fajne, bardzo fajnie to wygląda. I też 15, kurczę, 16 tysięcy prawie. Dobra, mamy kupione. Od razu sobie podłączymy może. Deutschwar ma fajne, czekajcie, bo ja nie pamiętam, czy Deutschwar ma. Dobra, Deutschwar ma chyba inne dźwięki, nie, on nie ma tych standardowych. Bo brałem też jakiś ciągnik, żeby on miał, wiecie, dźwięki jakieś takie normalne, bo wiecie co, na Deutscha, za Deutscha chciałem wziąć McCormicka, ale on miał te podstawowe już takie zjechane te dźwięki, wiecie, już znudzone. Dlatego wziąłem Deutschwara, Deutschwar się będzie spisywał bardzo dobrze. No tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Do czasu też, bo słuchajcie, no wiadomo, że będą jakieś nowe nabytki. Przecież Deutschwar może nam posłużyć, bo jeszcze jego można stuningować. Dobra, podczepiamy. Myk, do góry. Wszystko działa dobrze? Dobra, wszystko będzie działać dobrze, tylko tak. Zaraz zrobimy test, patrzcie, dobra, teraz test robimy. A nie, to bardziej do tyłu. I teraz myk. Dobra. Obciążnika jak na razie nie trzeba. I teraz, kurde, jakby to zrobić? Bo ja muszę z tym pojechać na gospodarstwo. Muszę z tym pojechać na gospodarstwo. Czy ja mam mod... czy ja mam mod tego? Jak to się nazywało? Follow me. Coś takiego. Pomocnik zakończył pracę. Nie, nie, nie. Oj, nie, 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 nie to. Mam na 100%, tylko nie wiem jak go się załączało. Nie pamiętam już. Jak go się załączało? Czekajcie, control. Coś. O, dobra, dobra, mam. Tak, działa? Będzie jechać? Dobra. Powinien jechać, więc siadamy do Ursusa. Bo słuchajcie, no. Ursusem mu nie dam z dwoma przyczepami jechać, bo się troszeczkę bawią. Nie powiem, że się troszeczkę bawią. Dobra, nikt tu nie jedzie. Nic tu nie jedzie, chyba nic. Więc można lecieć. Dobra, jedzie za mną. Jedzie, dobra, to mamy parobka, który będzie jeździł, więc będzie trochę pomagał. Kurde, ja muszę też uważać, bo nie wiem, czy on nie ma szerszego zestawu. Nie zawadzi? Ma, chyba trochę wystaje mu tam. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, mój Deutschwar. Halo, kurde. Up, i wyszedł, widzieliście? Nie było go. Ja pierdzielę, robotę spierdzielił i wyszedł. Jeszcze zgas. Akurat spojrzałem się jak walnął, to w sumie może i dobrze. Nowy sprzęt, kurde, nowy sprzęcik, a już... No tak to jest, słuchajcie, tak to jest. Korzystać, żeby ktoś pomógł. Ale dobra, damy jeszcze jedną szansę. Damy jeszcze jedną szansę, a! I pozwólcie, że właśnie, może damy mu jedną szansę, ale ułatwimy mu może troszeczkę włożenie. Wyłączę ruch drogowy. Teraz tak, jak to się robiło? Dobra, dobrze, pamiętam już. Jak ktoś nie wie, to Ctrl F. Ale chyba każdy wie, chyba każdy. Znaczy nie, no nie każdy wie, bo ja nie wiedziałem w sumie. Ogólnie to mogłem kupić jakiś ten... Do tura. A nie, w sumie nie muszę do tura na razie, bo nie mamy krów. Ale tur już niech jest na zapas, bo może się przydać do nawozów i takich tam różnych kwestii ważnych. Dobra, myk, ja mogę sobie... W sumie, bo może będę jechać tak bardziej środkiem, bo on zaraz znów coś zawadzi. I no i będzie nieciekawie. Więc tak, mamy tutaj tartak. Ogólnie... Pola wybrałem bardziej, tak bliżej siebie można powiedzieć, ale tutaj na tej strefie też. Więc na tej strefie, co ja mówię, na tym bardziej regionie, o nie no region, kurde, przecież to jest ten sam region, kurde. Na tej części mapy też wybrałem jakieś pola. Ogólnie gram na season mod, wydaje mi się, że będzie spoko season mod. No nie wiem, powinien być w porządku. Pierwsze prace, no nie wiem co zajmiemy się, jakoś orka, coś takiego, no nie, orka, kurde, orka będzie spoko tym unia grudziąc, nie, tym pługiem, bo on jest kozak, tym. W sumie jeszcze nim nie robiłem, ale mam nadzieję, że będzie działać dobrze, mam nadzieję, że tam został wykonany w porządku. Też mamy trochę utrudnienie, bo mamy sklep daleko jakby, daleko od domu, ale no takie pole wybrałem, na którym się zbudowałem, też wam później może pokażę, jak nie zapomnę. Na jakim polu miałem budować no wiecie, kurna, gospodarstwo, ale jednak nie zbudowałem, zbudowałem na tym w sumie
W sumie nie żałuję, jest spoko. Dobra, jedzie ten parowóz. Kurde, no on sam no cały czas jedzie. Tam mam nadzieję, że nie przyhaczy. Nie przyhaczy, teraz dobrze jedzie. No i kurde, no fajnie, fajnie to wygląda. Też drzewka posadziłem, żeby też jakiś tam klimacik był. I zaraz, nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie tak jak mówiłem, no tutaj jest trochę taki teren. Patrz, tutaj wjazd na gospodarstwo. To nie jest tutaj prosto. Jest gitara i tak samo tutaj jest trochę taki zjazd, widzicie? O, tutaj jest zjazd. No jest kozacko. Czekajcie, powiem wam szczerze, że może teraz nie będę ustawiać tych maszynek. Ustawię je sobie później. Teraz w chwili obecnej to ja sobie po prostu podpinam. Podpinam i pojedziemy. A poustawia to się w odcinku, załóżmy, nie? Dobra, czekajcie, bo muszę tego gostka tutaj zwolnić i też załóżmy, nie wiem, tutaj. O, tutaj go wsadzę. Mam ramek. Odczepimy. I tak, słuchajcie, ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, czyli kombajn. I słuchajcie, zastanawiałem się, jaki kombajn kupić. I zdecydowałem, że w sumie można pomyśleć już przyszłościowo, wydać troszeczkę więcej pieniędzy, ale pomyśleć przyszłościowo, a nie wiecie, tam zmieniać co chwilę kombajn, więc pomyślałem, no tak jak mówię, no troszeczkę bardziej przyszłościowo i miałem ten kombajn brać na serię wschodniej doliny, czyli od zabytku do nabytku, ale jednak postanowiłem, że wezmę to na tej serii, bo w sumie no tutaj będzie tak elegancko pasować i jest to oczywiście klas. Dobry klas z dodatku klasa do farminga. W sumie jeszcze nie wykorzystałem praktycznie żadnego moda z tego. Co tu można, kurde, tu można zmienić ten. Jaki będzie lepszy? Zielony czy taki będzie? Co tu jeszcze zmienia? Ogólnie wszystko tu, co to jest, kurde, to, a komu to potrzebne? Dobra, tak. Nie, tutaj to będzie jakiś ten, bity, będzie bity, będą, dobra. Nawigacja, GPS, oczywiście takie rzeczy mi nie są potrzebne, bo ja muszę mieć kontrolę nad kombajnem. Co to za napisy? Dobra. Achtung, no kurwa. Czyli w zestawie mamy zestaw petard. Dobra. Kupujemy 139 tysięcy. Słuchajcie, to jest wydatek życia, nie wiem. 139 tysięcy. Kurde, no to trochę kasiory jest. Dobra. Kupuję. Zostało mi 340. Ja pierdzielę. Dobra, kupię teraz żniwiarki. Żniwiarkę kupię, dobra, gdzie tu jest żniwiarka? Mamy tutaj 5,1 metra, kurde, to jest szeroki, szeroki zestaw. Od razu widzicie, na początek lecimy elegancko w taki bardziej szerszy zestaw. Czekajcie, gdzie tu można kupić ten wózek? Wózek nam się przyda? Chyba nam się przyda właśnie, chyba nam się przyda, dobra. To jest do Wario. To jest do Wario wszystko, to jest do mojego, dobra, to jest do mojego. Więc oczywiście od razu kupuję i tak, pobiegniemy sobie szybkim tempem. Dobra, tutaj myk, myk, myk. I mamy nasz kombajn, kurna. Powiem wam szczerze, że nie mogę się już doczekać żniw, bo chciałem ten kombajn przetestować. Nie testowałem go jeszcze w farmingu. Mówię wam szczerze teraz, że nie testowałem go jeszcze. Kurna, mnie to trochę wkurza, że te wszystkie opcje są teraz powłączane od razu jak się kupuje nową maszynę, nie? Na początku, bo później to się to zapisuje jakby, nie? Ale na początku trzeba to wyłączyć. Dobra, myk. On ma fajne dźwięki, podobają mi się te dźwięki. Kurde, co mi się tutaj? Dobra. A, jeszcze jest, kurczę, jeszcze jest tutaj pług. Ale dobra, i tak muszę od tej strony. Więc, dobra, dam sobie tutaj od tej strony, kurde, żebym nie przywadził. Ogólnie dzisiaj też trochę taki mniej realny odcinek, ale wiecie, no ja muszę jakoś te powozić maszynki, więc jak gdzieś tutaj przyhaczę czy coś, no to wiecie, musicie to wybaczyć, no bo te maszynki trzeba jakoś powozić. Ale chciałem odcinek zrobić, no żeby po prostu, dobra. Że po prostu był jakiś odcineczek ze złożenia maszyn. Dobra, czekajcie, kurde, bo co tu? Co tu? Coś mi nie gra, halo. Odłącz WPM, dobra. Odłączyłem. Kurde, luksus. Mam nadzieję, że się będzie to trzymać. A, automatycznie, widzieliście to? Widzieliście to? Jakby automatycznie się to... Nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale naprawdę bardzo fajna sprawa. Taki jakby magnes. Bardzo fajny, przyciąga nam tutaj żniwiarę. Bardzo fajna sprawa. Dzisiaj też dłuższy na pewno odcinek, bo te maszynki trzeba sobie pokupować, więc tak, no bierzemy kombajn. Bierzemy kombajn, przyczepiamy tą przyczepkę. No i elegancko, no i elegancko. Mam nadzieję też, że właśnie dzięki tej serii aktywność się pojawi trochę, bo słuchajcie, no jak widzieliście, trochę tych mniej odcinków było ostatnio, ale to akurat nie spowodowane tym, że mi się nie chciało czy coś, tylko po prostu nie miałem jak.
miałem remont pokoju, remont można tak nazwać, bo malowanie, wiecie, trzeba było wszystko powynosić, tego trochę, trochę było. Dobra, czekajcie, ja to wycofam. Wycofam, taki profesjonalista jak ja, no to kurde, jak ja mnie wycofam, no to słuchajcie, no, to nie wiem, co by to było. Dobra, oczywiście żartuję, żeby nie było, no. Profesjonalistą tutaj nie jestem, jak coś to jeszcze nie mam papierów na kombajn, ale nikt nie musi wiedzieć, jak coś tam po cichu, nie wiem, po cichu. Nie mam uprawnień, ale kto mi to tam będzie sprawdzał. No i dlatego właśnie był ten remoncik. Ogólnie też pewnie słyszycie pogłos. Pogłos taki, wiecie, taki pogłos, no nie wiem jak to, taki, no nie jak tylko pogłos. Z tego względu, że nie mam praktycznie żadnych meblów, znaczy praktycznie żadnych meblów nie mam oprócz biurka i wersalki. Tutaj nie mam żadnych poza tym, dlatego jest taki pogłos, bo wszystkie te szafy zostały, znaczy dwie szafy tak naprawdę, jeszcze taka półka tutaj, zostały wyniesione, będę miał nowe meble, ale nie wiem jeszcze kiedy te meble przyjdą, także no na razie musi być taki pogłos, no nic nie poradzę, no nic nie poradzę. Ale najważniejsze, że już jest ogarnięte, jak widzicie, zielony tutaj był, ale zmienił się na taki brązowawy, taki otu, no taki brązowy w miarę, brązowy. No i ten co był siwy, czyli tak jakby za mną, nie wiem czego... Nie wiem, zobaczycie chyba. Jakbym wam może... O, tutaj widać. Który był, to właśnie został ten siwy. Ale no i mi pasuje, także okej, okay, ale ten zielony wywaliłem, bo to kurde, na co mi ten zielony? Taki to wiecie, bardziej taki ogarnięty, że tak nazwę. No i tak to jest, tak to jest. Też będę miał co najważniejsze nowe biurko. Większe, bo potrzebuję większego biurka, bo na tym mi się wszystko na styk mieści. Słuchajcie, ja tu mam wszystko na styk, że no nic tu już nie da rady więcej zmieścić, bo wszystko jest na styk zrobione, już tu więcej nic, nie zgubiłem headera, nie zgubiłem, więcej już nie da rady nic nie zmieścić, bo naprawdę, a będę miał znacząco chyba nawet większe biurko, 20 cm czy tam 30, szersze, nie, szersze, dlatego elegancko, elegancko pasuje mi i wiadomo też tam w tą stronę drugą też większe, dłuższe bardziej, nie, dlatego elegancko będzie wszystko no dobrze zmieszczone, nie? Bo jak teraz to masakra, wszystko na styk. No i tak to jest, tak to jest, tak to tutaj sobie żyje. Ogólnie dobrze, że już jest koniec listopada, słuchajcie, zaraz grudzień. A właśnie, teraz Black Friday będzie. Który? Ten piątek, co będzie teraz? To będzie Black Friday, więc słuchajcie, jak macie jakoś, jak macie zamiar coś kupić, nie wiem, jakieś dodatki do gier, czy jakieś tam słuchawki, klawiaturę, czy coś, to słuchajcie, kupujcie, poczekajcie, wstrzymajcie się do tego Black Friday. Pewnie już wcześniej trochę te przeceny będą, ale wstrzymajcie się, bo będą spoko przeceny niektóre, więc no poczekajcie, bo to można spoko coś kupić. Ogólnie się zastanawiam nad zakupem słuchawek SteelSeries, te Arctisys 7, wiecie o co chodzi. Jak będzie dobra przecena, to kupię, ale jak nie, to tam się wstrzymam, bo te mi na razie działają, więc nie ma co, nie ma co wybrzydzać, nie? Nie ma co wybrzydzać, ale jakby była dobra przecena, to bym kupił, ale jak na razie to tam nie musi być, on nie musi być jakoś, nie jest to pilne. Więc dobra, my wjeżdżamy sobie, zmieszczę się tym kombajnem przez to bramy. Słuchajcie, bezproblemowo, na luziku. Ogólnie, co najważniejsze, tutaj ja sobie zostawiłem, takim jest, bo widzicie, tutaj pot idzie, a tutaj zostawiłem sobie miejsce, bo nie było sensu robić takiego kwadraciaka. A po drugie, ułatwia mi to właśnie tutaj wjeżdżanie, nie? A tak samo tutaj dałem płot pod schosem, żeby można było wjeżdżać. Ogólnie nie robiłem odcinka też właśnie z budowania tego gospodarstwa, bo postanowiłem, że jakby posiedzę, bo słuchajcie, no odcinek jakby miał trwać 5 godzin. Miał trwać 5 godzin, to po pierwsze. Nie wiem, czy komputer by wyrobił, żeby to zrenderować przynajmniej w jeden dzień. Nie no, dobra, może by w jeden dzień ogarnął. Ale taki, wiecie, cały, 24 godziny, to mi się daje, żeby ogarnął, ale zanim by mi się to wrzuciło, to by minęły wieki. No nie wiem, czy ktoś, najważniejsza kwestia, to nie wiem, czy by ktoś to w ogóle obejrzał, także no... Nie wiem, czy jest sens, nie wiem, czy jest sens. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz naszymi traktorkami, muszę znowu parobka zatrudnić, powiem szczerze, że mi to nie na rękę, ale tym razem przejadę się dość farem. Dobra, myk. Dość far to jest, powiem wam szczerze, że to jest dobry sprzęt, patrzcie jaki on ma skręt. Zauważcie jaki on ma skręt. Czekajcie, pokażę wam z kamery drona. On ma strasznie szeroki skręt. Ogólnie ja już go widzę przy takich, kurde, ale to będzie fajna akcja, na przykład tutaj właśnie tym uprawowo-siewnym robienie. Dobra, już siedzi parobek. Co to za kamera? Co to za kamera jakaś dziwna? Ty, powiem wam szczerze, nie widziałem jej jeszcze. Dlaczego ona służy? Chyba do ładowania belek. Kurde, powiem wam, może się przydać. O, parobek już siedzi, dobra.
Dobra, porobek siedzi, to można ruszać się. Kurna, ucieknę mu, patrzcie. Dobra, teraz Need for Speed, kurwa. Jedzie on? Co, on nie jedzie, kurde? Dobra, jedzie. Jedzie, bo on nie umie sprzęga puszczyć, dobra. Patrzcie, teraz Need for Speed, on mnie nie dogoni, bo ten Ursus jedzie powoli. A ten jedzie 43, no to... Prędkość zawrotna akurat, prędkość zawrotna, więc... A, i tam macie, nie pokazałem wam, ale tam jest skup. Jak gracie na tej mapie, to wiecie, że tam jest skup. I tak, no ogólnie też się zastanawiałem, czy robić na mapie Polskie Pola, czy Wola Zabierzowska, bo to takie dwie popularne mapy, które ostatnio mniej więcej wyszły, tak? No ostatnio. No i zapytałem się was właśnie w ankiecie na społeczności, na której mapie mam zrobić serię, no i zagłosowaliście, żebym zrobił właśnie na Polskich Polach, także no właśnie mamy na Polskich Polach serię i wydaje mi się, że będzie spoko. Wiadomo, że w jakimś tam czasie możemy się przenieść na jakąś inną mapę, ale jak na razie, no słuchajcie, no pogram na tych Polskich Polach, bo... No są kozackie, no wprowadziłem się tutaj, no i jest elegancko, no okolica mi pasuje, bardzo przyjazna okolica, sąsiedzi, no niekoniecznie, ale wszystko poza tym, no jest w porządku. Tutaj mamy oczywiście bardzo piękny krajobraz, jak możecie zaobserwować, jest wiosna, początek wiosny, no także no czas na jakieś tam prace polowe, trzeba szybko załatwiać sprawy, kurde, no trzeba szybko załatwiać sprawy, siać. Ja muszę, słuchajcie, teraz ja muszę wszystko na szybkiego, bo ja muszę poorać. Muszę zrobić, nie wiem, kurde, jak starczy pieniędzy, to kupię jakiś gruber, jak nie starczy, no to trudno, ale jak starczy, to kupię gruber, bo by się przydał gruberek, no ale mam nadzieję, że wystarczyło, no bo jak nie starczy, to będzie lipa. Dobra, czekajcie, wjeżdżam, jedzie gościuwa, no nie gadaj, że on gdzieś tam nie jedzie, no. Gdzieś dobra, jedzie, myślałem, że gdzieś przywalił. Dobra. Jesteśmy znowu ponownie w sklepie. I teraz tak, co mamy? ZZ, dzięki za subę. O, dziękuję bardzo za subę. Jak chcecie tak się pojawić na odcinku, no to stawcie subskrypcję oczywiście. I teraz tak, co mamy kupić? Co mamy kupić? Mamy kupić tak, ochrona roślin. Musimy chronić własne rośliny. I mam tylko taki w ofercie. W dzisiejszej ofercie mam tylko taki rozrzutnik. Opryskiwacz, co ja gadam. Opryskiwacz, więc słuchajcie, ja się z opryskiwaczem na razie wstrzymam, bo niech tam może ktoś doda. Co tutaj mamy ciekawego? Mamy... Trzeba oszczędzać pieniążki, tak? Mamy tutaj różne ciekawe oferty. Kwerneland. Tutaj, kurna, jaki zestawik. I on... On kosztuje ile? 1200, tak? To ona na 15 metrów robi. Ale nie wiem, czy... W sumie zobaczmy tego Kwernelanda. On ma 7... Pokrywa. Za 4,5 tysiąca. Dobra, słuchajcie, zainwestuję w taki sprzęcik, zainwestuję moje 4,5 tysiąca na taki właśnie zestawik, no sprzęt, więc tak, bierzemy. Rozrzutniki obornika, no słuchajcie, no z tym się wstrzymamy, ale w ofercie stoi ten już od bardzo dawna. I coś w nim musi być rąbnięte. Powiem wam szczerze, że musi być coś w nim rąbnięte, bo on już tu ze 2 tygodnie kurna stoi, nikt go nie kupuje. Znaczy, a może cena taka duża, może cena. Słuchajcie, ja dobiję targu z tym gościem i kupię go za taką samą cenę, ale to. No wiecie, no to jest seria, ja nie mogę tutaj sobie obniżać. Ona taki sam jak na wschodnim Andrzej, ale dobra, tam nieważne o co. Ale ten naprawdę podoba mi się, taki właśnie na polską serię idealny. I słuchajcie, pod Deutsche Fahra akurat, nie? Pod Deutsche Fahra będzie w porządku. Więc tak, słuchajcie, praktycznie już mają wszystko kupione, tak, technologia Bell, jak kurczaki pieczone, a nie, halo, to za drogie rzeczy, co ja klikłem, kliknąłem bardziej, dobra, co tutaj fajne są, fajne rzeczy, tej prasy miałem na wschodniej, bugowała się, pamiętam, co tutaj możemy jeszcze kupić, tutaj są, o, bardzo fajna rzecz, co tutaj to zmienia, Co zmienia rotokład? Ten od tego normalnego. Tak wygląda. I tak wygląda. I teraz powiedzcie mi, co ja mam kupić. Dobra, wstrzymam się. Napiszcie, jak ktoś ogląda tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, czym to się różni, jak wiecie. Więc słuchajcie, tak naprawdę. Co ja mam? Pługi mam. Kultywator. Mamy 312 tysięcy, więc słuchajcie, na razie się z tym wszystkim wstrzymam. Kupimy ten gruber, ale to na spokojnie. 312 tysięcy, słuchajcie. Przyjechał parobek. Panie parob. Pan wychodzi. Ja muszę tutaj wprowadzić, bo musimy załatwić jedną ważną rzecz, bo odcinek jest długi. A musimy ważną jeszcze rzecz kupić. Dobra. No i trzeba też gaszę.
Czy gasimy. I słuchajcie, przyszła pora, czekajcie, ja sobie tutaj wezmę tylko co ja mam, jakie pola kupić. Więc tak, przechodzimy do teraz do kwestii pól. Włączymy sobie chudy. No i biegniemy, tak. Mamy 312 tysięcy na koncie. Pierwsze pole, jakie kupimy, będzie to pole numer 26. To jest tutaj to pole. Na dole mapki. Jest to pole numer 26, po słonecznikach, elegancko będzie dobrze, więc kupujemy to pole, koszt 47 tysięcy, o Jezu. 47 tysięcy, teraz pole numer 64-71, dobra, 64-71, pobiegnijmy tam. Bo to jest 64-71, sobie zapisałem dlatego, że to jest, o, to jest tak, to jest 70, dobra, to jest to pole, jakby takie małe. I 64, czyli to, tak? Nie, to jest to. I to. Tutaj mają po bawełnie, ja pierdzie. No co to po bawełnie jest? I co ja mam? Co ja mam z tym bawełną zrobić? Jak ja tego nie przykryję tym pługiem swoim? Nie no, jakoś damy radę, Więc dobra, kupujemy. Kupujemy tak, dobra, 34. Dobra, mamy już dwa pola. Teraz tak, kupujemy pole. Ile mam zostało pieniędzy? 227 tysięcy, więc kupimy teraz pole numer 18. Albo nie, najpierw kupimy dziewiątkę. Gdzie jest dziewiątka? Dziewiątka to jest potężne pole, zobaczcie. Dziewiątka to jest duże pole. No, no jest spore, także musimy je kupić, Co tu rośnie w ogóle? Ziemniaki, kurde. Dobra, ziemniaki niech se rosną. Niech sobie rosną. 71 tysięcy, to jest wydatek naprawdę bardzo tragiczny dla mnie. I teraz pole, mamy pieniędzy 156. Pole numer 18. Gdzie jest to pole? I bo ja sobie je zapisałem. Tylko jaki jest koszt tego pola? A, 45 tysięcy, dobra, no to kupujemy w takim razie. Ile mamy pól? Raz, dwa, trzy, tak naprawdę jakby cztery, ale te 64,71 jest jakby dwa, no to dajmy na to, że jest 5. I słuchajcie, zostało nam w koncie 110 tysięcy. I ja na chwilę obecną raczej pozostanę przy tym, nie będę kupować więcej pól. Bo muszę mieć po pierwsze tak, muszę mieć po pierwsze wydatki, no takie wiecie, podstawowe rzeczy, nawozy, krowy, bo na pewno będziemy też to kupować, no i sprzęty do krów, ale wiadomo, że wszystkiego raczej nam nie starczy, więc musimy działać i po żniwach załatwimy te sprawy, chyba że po prostu zrobimy tak, że weźmiemy jakiś kredycik i tak można to ogarnąć, więc no tak to można, tak można te sprawy poogarniać, więc słuchajcie, no ja mogę sobie pozwolić, jako już jestem biznesmenem, zostało mi 110 tysięcy na koncie, mogę sobie pozwolić na jakiś gruber, więc przejrzyjmy ofertę. To oczywiście tego nie. To jakiś kultywator. Brony, właśnie brony, ważna rzecz. Brony musimy kupić. Ale brony to może będzie jakaś oferta, jeszcze może znajdę coś. To będzie spoko. Dobra, kupujemy. Unia Kos. Wydaje mi się, że można w to zainwestować. Dobra, 10 500, więc... Dobra, mamy taką, mamy Unię. Mamy nasz rozsiewacz. Słuchajcie, o kurde, podniosłem go. Dobra, mamy, więc brakuje nam jeszcze opryskiwacza z tych ważnych rzeczy. Mamy rozsiewacz, więc to jest dobrze. Opryskiwacz i w sumie, no i zostaną nam tylko takie maszyny, wiecie, belarka. Prasę na pewno będzie trzeba kupić, więc słuchajcie, no raczej te wydatki będzie trzeba wziąć, jeżeli chodzi o krowy, jakiś kredyt. Albo po prostu po żniwach to załatwić, więc słuchajcie, ja was nie będę zanudzał włożeniem tych maszynek. Jeżeli wam się seria podoba i oczywiście chcecie więcej odcinków z tej serii, no bo na pewno będą, ale możecie zostawić łapkę w górę, żeby miło było i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie, czekajcie, ja wam się pokażę tu, no i jeżeli subskrypcję, jeżeli nie macie, dzwoneczkiem, no i słuchajcie, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku z tej jakże pięknej serii, no i trzymajcie się, siemaneczko.